Witam Was bardzo serdecznie. Tematem naszych dzisiejszych zajęć są graniastosłupy proste. Na tym zdjęciu tutaj mamy przykłady graniastosłupów prostych, czyli te bryły, co tu są przedstawione, to są graniastosłupy proste. Chciałabym, abyście teraz chwilę tak popatrzyli na ten rysunek i zastanowili się, jak tak widzicie te bryły, to co to są te graniastosłupy proste? Co to może być? Jakbyście mieli powiedzieć swoimi słowami, to no jakbyście opisali ten graniostosłup prosty? No bo nie powiemy, że nie mamy jakby takiej, znaczy jednej definicji, nie wiemy zawsze coś, bo zobaczcie, w podstawie tu są różne figury. To pomyślcie, co to jest ten graniostosłup prosty? A za chwilę się dowiecie dalej. Poznaliśmy już z parę przykładów graniostosłupów prostych. I teraz sobie tak dokładniej wytłumaczymy, o co, co to jest ten graniastosłup prosty. W graniastosłupie prostym mamy dwie podstawy, które są przystającymi wielokątami. Co to znaczy przystającymi wielokątami? Czyli po prostu takimi samymi. Czyli tak jak tu mam trójkąt, akurat w tym przypadku równoboczny, to tu na dole też mam ten sam trójkąt równoboczny. Czyli podstawy są przystającymi wielokątami. Kolejna rzecz. Podstawy są do siebie równoległe. Czyli tak jak widać, dlaczego też nazwa graniostosłup prosty? Bo on jest prosty. No stoi prosto. Tak jak ono, jak tu postawię, to już nie będziecie widzieć. Ale tutaj między moimi rękami widać. To jest graniostosłup prosty. Mamy jeszcze ściany boczne. Ściany boczne graniostosłupa prostego zawsze będą prostokątami. I są prostopadłe do podstaw. Jak tu mamy... Spójrzcie, tu może no na tym modelu do końca tego nie widać, ale o, między moimi rękami powinniście zauważyć. Mam tutaj ręka, która stoi na podstawie i tu jest ściana. Idzie, widzicie? Jest kąt prosty. Patrzcie tu na moje palce. Jest prostopadło do podstawy? Jest. Biorę kolejną, odwrócę po prostu. Tutaj jest prostopadła na moje palce. Patrzymy, tak? Jest prostopadła? Jest. I ostatnia ściana... Jest prostopadła do podstawy? Jest. Czyli graniostosłup, zobaczcie, sama nazwa mówi, graniostosłup prosty. Jest prosty. Prosty, czyli no prosto stoi, możecie sobie tak to skojarzyć. Rzecz, którą musicie wiedzieć, to, że podstawy są takimi, że są przystającymi wielokątami, a ściany boczne są prostokątami, które są nachylone pod kątem prostym do podstawy. Podobnie jak... przy prostopadłościanie i sześcianie. Oczywiście też mamy wierzchołki, tylko tutaj tak, no w zależności od graniastosłupa będzie różna ilość wierzchołków. Za chwilę Wam też powiem, jak to liczyć. Mamy tu podstawy, to już sobie powiedzieliśmy. Tu są ściany boczne. I teraz jedyna ta różnica, bo wcześniej nie rozróżnialiśmy, zawsze mówiliśmy wcześniej krawędzie. A teraz będzie tak, krawędzie boczne, czyli te, które są tutaj, które spadają na podstawę, te, które są z boku i krawędzie podstawy, które są tutaj. To są krawędzie podstawy. Czyli mamy dwie podstawy, ściany boczne i krawędzie boczne i krawędzie podstawy. I teraz jak właśnie będziemy nazywać te graniastosłupy? Graniastosłupy będziemy nazywać w zależności od tego, co mamy w podstawie. Tutaj mamy w podstawie, widzimy trójkąt. To ty się będzie nazywał graniastosłup trójkątny. Dlaczego? No bo ma trójkąt w podstawie. Teraz wezmę sobie inny. Tutaj, co widzimy, że jest w podstawie? W podstawie mamy sześciokąt, tak? Czyli to będzie graniastosłup sześciokątny. Dlaczego? Bo ma w podstawie sześciokąt. To jest też graniastosłup. To, że to jest sześcian, ale to jest też graniastosłup. Dlaczego prosty? No, ma dwie przystające do siebie podstawy, czyli takie same. Ściany boczne są nachylone pod kątem do podstawy, no i są prostokątami. Czyli to jest też graniastosłup. No i jeszcze ten nasz prostopadłościan, to jest też graniastosłup, tak? Aha, no jeszcze liczenie wierzchołków. Jak na przykład w podstawie tu mamy trójkąt, no to trójkąt ma trzy wierzchołki. No to cały nasz graniostosłup
będzie miał jakby dwa razy więcej, bo on ma dwie podstawy, gdzie tu ma trzy wierzchołki i tu ma trzy wierzchołki, czyli razem mamy sześć wierzchołków. To samo przy graniostosłupie sześciokątnym. W podstawie mamy sześciokąt, czyli mamy sześć wierzchołków, a zatem w sumie mamy 12 wierzchołków, tak? Dwa razy więcej. Kolejny. W podstawie mam tutaj kwadrat, mamy cztery wierzchołki, czyli razem mamy 8 wierzchołków, tak? No i więcej przykładów nie mam, ale gdybyśmy w podstawie mieli pięciokąt, to oczywiście tych wierzchołków mamy automatycznie 10, bo każdy pięciokąt ma 5 wierzchołków, a mamy te pięciokąty, dwie podstawy, czyli dwa razy po 5 wierzchołków. To skoro już teraz wiecie, co to jest ten graniostosłup prosty, wiecie, jak nazywamy, skąd się biorą nazwy graniostosłupów prostych, to teraz spróbujmy jeszcze nazwać te graniostosłupy, które są przedstawione na tym rysunku. Pierwszy graniostosłup, który jest tutaj, to jest graniostosłup trójkątny. Dlaczego trójkątny? No bo ma trójkąt w podstawie, tak? Kolejny tutaj to jest szczególny przypadek, bo to jest po prostu prostopadłościan, widzimy, tak? Kolejny tutaj pod spodem od razu, tu widzimy, że to jest nasz sześcian. Teraz patrzymy na ten. Co mamy w podstawie? W podstawie mamy pięciokąt, czyli to jest graniostosłup pięciokątny. Oj. Kolejny. Ten tutaj i tu oj, też się nie sugerujcie, że on jest w ten sposób położony. To nie jest podstawa. Dlaczego nie jest podstawa? Bo wiemy, że ściany boczne graniostosłupa są prostokątami i są prostopadłe do podstawy. A tutaj, gdybyśmy to wzięli jako ścianę boczną, no to nie jest prostokąt, tak? Czyli to nie będzie graniostosłup czworokątny, tylko to jest też graniostosłup ten, co tutaj, więc to jest też graniostosłup trójkątny, nie będę pisała po raz kolejny, bo on jest po prostu położony no bokiem, że tak powiem, tak? Ale to zielone, to tutaj to jest podstawa. Idziemy dalej, oj, tutaj, no tu też mamy znowu prostopadłościan, jak widzimy, tak? Możemy też powiedzieć, że to jest graniostosłup czworokątny. I ostatni, tutaj, to jest właśnie, co mamy w podstawie. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli mamy w podstawie czworokąt, a więc to będzie nazywał się graniostosłup czworokątny. Ok. Teraz pokażę Wam coś, co myślę, że Wam trochę ułatwi rysowanie graniostosłupów. A mianowicie popatrzymy sobie, właśnie mam model graniostosłupa, który oświetlam telefonem i ustawię Wam ten graniostosłup w różnych pozycjach i zobaczycie sobie, jak rysować i jak nie rysować właśnie ten graniostosłup, żeby on po prostu na kartce wyglądał ładnie. Jeżeli podstawa byłaby tak narysowana, ten trójkąt w podstawie byłby płaski, no to nie jesteśmy w stanie go tak narysować na kartce, widzicie, żeby on, no żeby po prostu odzwierciedlał nam ten graniostosłup. Kolejna rzecz. Jeżeli narysujemy podstawę w ten sposób, że dwie krawędzie boczne nam się na siebie nachodzą, to widzicie, że no nie widzimy go do końca. Tutaj te krawędzie po prostu nam się nakładają. Musimy zawsze tą podstawę rysować w taki sposób, żeby ona była no tak lekko rozciągnięta, że tak powiem. O, tak, taka
takie ułożenie jest, no wydaje mi się, że najlepsze. No tutaj też nie jestem w stanie Wam tak w 100% tego tak idealnie oświetlić i ułożyć, ale myślę, że widzicie, o co mi chodzi. Jak wygląda ten trójkąt w podstawie? On musi być taki trochę rozciągnięty i spłaszczony. On w rzeczywistości to jest trójkąt równoboczny, a w rzucie nie możemy go zrobić jako trójkąt równoboczny, tylko musi on wyglądać mniej więcej w ten sposób. Weźmiemy sobie teraz kolejną figurę. Graniastosłup sześciokątny. I patrzymy najpierw tak, jak wygląda nasza podstawa. To jest po prostu sześciokąt, tak? Sześciokąt właściwie jeszcze dodatkowo prawidłowy. I znowu, gdybym go narysowała tak bardzo, bardzo realistycznie, czyli tak jak wygląda w rzeczywistości, no to no znowu nam się krawędzie trochę gdzieś by tu pokrywały. Ten rysunek nie odzwierciedlałby nam tego rzutu tak, jakbyśmy chcieli. Więc musimy tą podstawę tego naszego graniastosłupa znowu tak lekko, o teraz nie mogę sama tego dobrze ułożyć, o, musimy ją lekko spłaszczyć, boki porozciągać, tak żeby ona nam, żeby nie było sytuacji, że te nasze krawędzie nachodzą na siebie. No i jeszcze jeden przykład, co tu mam, to graniastosłup czworokątny. Widzimy, co jest w podstawie, a mamy właściwie w podstawie kwadrat. No i gdybym chciała narysować tak naprawdę ten kwadrat, no to ten rzut byłby dziwny. Te krawędzie gdzieś by tu nam się nachodziły, tutaj właściwie, no nie wygląda to za bardzo. Nie przypomina to według mnie graniastosłupa. Dlatego nie może to być tak, że my rysujemy kwadrat w podstawie, tylko my w podstawie rysujemy równoległobok. Żeby narysować graniastosłup czworokątny, to w podstawie musi być równoległobok. Znaczy w przypadku, gdy to jest oczywiście kwadrat czy prostokąt, bo gdyby to był jeszcze inny czworokąt, no to jeszcze inna sytuacja, no ale niestety już Wam nie pokażę, bo nie mam takiego modelu. Ale widzicie, w podstawie mamy kwadrat, a na rzucie to jest ewidentnie równoległobok. Teraz wspólnie narysujemy sobie graniastosłup trójkątny, czyli zaczynamy sobie od podstawy. Rysujemy trójkąt. I tak jak już mówiłam, ten trójkąt musi być taki spłaszczony jakby. Troszeczkę taki rozciągnięty. A i jeszcze jedna ważna rzecz. To... co mi się tu taka linia poszła? Coś mi nie złapało linijki chyba. I jeszcze jedna ważna rzecz, to jak rysujecie właśnie na przykład graniastosłup, no jakiejkolwiek podstawę, to pilnujcie tego, żebyście nie zrobili też sytuacji, że już Wam pokazuję, o co mi konkretnie chodzi, o, że rysując tą podstawę, widzicie, że te dwa wierzchołki są tak blisko siebie. Dlaczego? Bo jak potem zacznę iść z krawędziami w górę, to one tak prawie mi się najdą i ten rysunek już wtedy też nie będzie taki, jakbyśmy chcieli. Mamy podstawę, mamy narysowany trójkąt. Teraz kolejny etap to narysowanie krawędzi bocznych. I oczywiście każda musi mieć tą samą długość, czyli jak sobie wymyślimy tutaj, bo nie mamy tu żadnych wytycznych, że tak powiem, że każda ma mieć po raz, dwa, trzy, cztery, pięć centymetrów, to ja tu odkładam 5, w tym miejscu odkładamy 5 i tutaj odkładamy 5 centymetrów. I ostatni już etap to, oj, to łączymy te krawędzie, te wierzchołki ze sobą. I mamy. Może tam idealnie to mi się nie zeszło. I mamy piękny graniastosłup trójkątny. Jakbyśmy chcieli sobie tu opisywać cokolwiek, to wszystko ładnie też widać. I jeszcze narysujemy sobie graniastosłup czworokątny.
Graniostosłup czworokątny, czyli konkretnie mi chodzi o taki, który ma kwadrat czy prostokąt w podstawie. Jeżeli też ktoś do końca nie zrozumiał tych rzutów, co ja pokazywałam, chodzi mi o to, żebyście sobie tak trochę też wyobrazili, jak to ma wyglądać przelane na kartkę. Na przykład jak ta figura w podstawie jest trójkątem równobocznym, tak jak przy przypadku graniostosłupa trójkątnego. Tu powiedzmy, że w podstawie jest trójkąt równoboczny, ale ja nigdy nie mogę tak jakby realnie narysować tego trójkąta równobocznego, bo by mi ten rzut w zupełności nie wyszedł. Musi być to zawsze taki rozjechany, spłaszczony trochę trójkąt. Tak samo w przypadku graniostosłupa czworokątnego. To nic, że ja mam w podstawie kwadrat. Ja nie mogę zrobić czegoś takiego, że ja rysuję, to nawet nie jest kwadrat. Ja nie mogę zrobić kwadratu, no bo jakby to wyglądało? Co tu miałabym łączyć, prawda? Widzicie, o co mi chodzi. To nie może być taka figura, jak jest w rzeczywistości. Tutaj też musi to być równoległobok. Więc zaczynamy sobie od tego, że rysujemy równoległobok. Ile tu miałam? 2, 3, 5. Tu też sobie przesuwamy. 5 i łączymy. Kolejny element, jak już mamy równoległobok, no to znowu krawędzie boczne. Wszystkie o takiej samej długości. Tym razem sobie tu zrobiłam 4 cm. Tutaj też 4 cm. I tu na dole też po 4 cm, tak? To nie tak, że ja muszę dorównać do tych górnych, bo gdybym dorównała, to też by mi rysunek nie wyszedł. No generalnie rysowanie graniostosłupów nie jest rzeczą prostą. Tego się trzeba nauczyć i trzeba sobie ileś razy porysować taki graniostosłup, żeby to nam faktycznie wyszło. I oczywiście już teraz górę łączymy. Tutaj właściwie nam teraz wyszedł, bo tak trochę mogłam mu trochę dłuższe te krawędzie boczne narysować, bo teraz to prawie nam taki trochę sześcianik wyszedł, tak? Ale tak czy tak, no niektórzy mieli też problem z rysowaniem tego sześcianu, który ostatnio rysowaliście, także myślę, że to też się przyda. No i na sam koniec, tak jak powiedziałam, ćwiczenie A. 4 spośród narysowanych poniżej brył nie są graniostosłupami prostymi. Wskaż te bryły. No to oczywiście pierwsza rzecz, co Wam się powinna nasunąć, no to nie jest graniostosłup prosty. To tutaj pierwszy rysunek też nie jest graniostosłupem prostym. Bo widzimy, że ściany boczne mają być prostokątami, a tu nie ma takiej sytuacji. Kolejna rzecz, to. Dlaczego to nie jest graniostosłup prosty? No ściany boczne są tutaj, ja widzę, trójkątami, a nie prostokątami. No i ostatnie, które nie jest, to ten. Dlaczego ten nie jest graniostosłupem prostym? Dlatego, że wiemy, że po pierwsze w graniostosłupie prostym podstawy są przystającymi wielokątami i są do siebie równoległe. A tutaj już widać, podstawy nie są równoległe. Dlaczego? No bo on musiałby iść gdzieś tam w ten sposób, żeby one były do siebie równoległe. A on tutaj się przychylał w górę. Także ten też nie jest graniostosłupem prostym. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo.